Witam Państwa serdecznie na kolejnym wydarzeniu realizowanym w ramach Przystanku Historia Online Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są zmagania toczone przez żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku w roku 1941, a naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Maciej Franz, kierownik pracowni historii wojskowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również pan pułkownik doktor habilitowany Juliusz Tym, pracownik Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Profesor Franz posiada bogaty dorobek naukowy z zakresu II wojny światowej w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast pan doktor habilitowany Juliusz Tym jest specjalistą w zakresie historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Tak więc mamy tutaj dwóch czołowych specjalistów z tematu, o którym będziemy rozmawiać. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do profesora Franza i bardzo bym prosił o na początku może zarysowanie rozwoju działań wojennych w Afryce Północnej od momentu ich rozpoczęcia aż do chwili, kiedy wojska OSI podchodzą pod Tobruk i szykują się do jego oblężenia. I przy tej okazji moglibyśmy również dokonać charakterystyki północnoafrykańskiego teatru działań wojennych, który miał swoją specyfikę, różniącą się oczywiście od tego, co znamy tutaj w Europie. Bardzo proszę, panie profesorze. Dzień dobry. Znaczy, myślę, że warto byłoby wyjść od właśnie charakterystyki tej strefy śródziemnomorskiej, tej charakterystyki teatru działań wojennych w Afryce Północnej, bo ona jest dość wyjątkowa. Można uznać, że po klęsce Francji w 1940 roku to jest realnie najważniejszy teatr działań wojennych, no bo jedyny lądowy tak naprawdę teatr działań wojennych, ale dość specyficzny, na pewno różniący się od tego, co można byłoby spotkać w Europie Zachodniej. Znaczy, taką pierwszą specyfiką jest jego, że tak powiem kolokwialnie, wąskość. To znaczy, ona jest widoczna i w działaniach na samym Morzu Śródziemnym, które jest morzem zamkniętym i dość wąskim, to znaczy właściwie nie można na nim operować poza zasięgiem lotnictwa. No i to samo dotyczy Afryki Północnej. Co prawda o Mussolini mówiło się w okresie międzywojennym, że jest cesarzem pustyń, ale tak naprawdę zdobywanie pustyń nie miało żadnego znaczenia. W związku z tym wojna mogła być prowadzona w dość wąskim pasie operacyjnym, tak naprawdę w strefie tylko i wyłącznie bliskiej wybrzeżom Morza Śródziemnego. Poza tym nie miało to jakiegoś większego znaczenia. W głąb tych terytoriów pustynnych nikt działań wojennych prowadzić nie zamierzał. Zwłaszcza, że fatalna była sieć dróg i ona de facto, można powiedzieć, determinowała działania. To jest w ogóle strefa dość wyjątkowa, dlatego że z jednej strony mamy te kolonie brytyjskie, albo lepiej strefę wpływów brytyjskich, głównie oparciu Egipt, ale trzeba też pamiętać o tej strefie Morza Czerwonego, która też jest dość istotna, a więc Somalii brytyjskie, Somalii włoskie, Etiopia, bo tam też wojna wybuchnie i tam właściwie to będzie jedyny front, w którym Włosi odniosą sukces, zmuszając Brytyjczyków do ewakuacji swoich wojsk i właściwie uzyskując w efekcie kontrolę w tej, można powiedzieć, zachodniej strefie wybrzeży Morza Czerwonego na pewien czas. A z drugiej strony to jest właśnie ta strefa zdobyta kosztem Turcji przez Włochów przed I wojną światową, którą oni później rozbudowywali i tworzyli sobie tam kolonie. To były ogromne inwestycje. Tyle tylko, że no, one były dalekie od oczekiwań. Znaczy od połowy lat 30., właściwie od początku prawie, że lat 30. odpowiadał za to taki niezwykle ciekawy człowiek, Italo Balbo. To był człowiek, który można powiedzieć, że był od misji specjalnych, bo on został na przykład ministrem do spraw lotnictwa, nie potrafił latać samolotem, nauczył się latać samolotem, później był pionierem przelotów przez Atlantyk i tak dalej. Taki to człowiek, ale niezwykle energiczny. No i właściwie w momencie, kiedy Włosi szykowali się powolutku, kiedy to wszystko było jakby podporządkowane jemu, to znaczy zbliżali się do tego momentu czerwca 40 roku, kiedy Włochy miały przystąpić do wojny, aczkolwiek Mussolini do ostatniej chwili wszystkim, to wychodzi z pamiętników chociażby Ciano, obiecywał, że Włochy do wojny nie przystąpią, bo nie mają żadnego interesu, to samo wychodzi z korespondencji z dyplomacją brytyjską czy amerykańską w tym czasie, że Włochy do wojny nie ma takiego powodu. No to w momencie, kiedy właściwie Włochy szykowały się tak naprawdę do wojny, Italo Balbo ginie. Wydaje się w tragicznym wypadku, znaczy jego samolot
zostaje zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą własnego okrętu, to znaczy przelatując właśnie nad miejscem, które jest naszą historią związane, czyli nad Tobrukiem, zostaje zestrzelony przez artylerię przeciwlotniczą starego ciężkiego, starego krążownika pancernego San Giorgio. Dzisiaj, właściwie może nie dzisiaj, to od wielu lat pojawia się taka teoria, że był to jednak element pewnej rywalizacji na szczytach władzy państwa faszystowskiego i że to niekoniecznie był przypadek, że otworzono ogień przeciwlotniczy do samolotu dość charakterystycznego, trzysilnikowego, bombowo-torpedowej maszyny, której właściwie no, trudno było ją pomylić z czymkolwiek, prawdę powiedziawszy, no bo nikt w basenie Morza Śródziemnego tego typu maszyn poza Włochami nie używa. Jego śmierć no, była poważnym ciosem. Pojawia się nowy dowódca, marszałek Graziani. No i o nim nie można powiedzieć niczego dobrego, to znaczy nie można powiedzieć, że to jest człowiek tak bardzo intensywnie nastawiony czy dążący do jakby można powiedzieć do aktywnej realizacji polityki w tym względzie Mussoliniego. Wybuch wojny dla Włoch oznaczał otwarcie dwóch frontów, no, frontu z Francją, no i oczywiście frontu z Wielką Brytanią i ten jest w Afryce Północnej. Formalnie Włosi mieli tutaj gigantyczną przewagę. 300 tysięcy żołnierzy, nie najgorzej uzbrojonych, tak bym to powiedział delikatnie rzecz biorąc. Z tym włoskim uzbrojeniem też jest pewien problem, dlatego że no, teoretycznie Włosi posiadali stosunkowo duże możliwości w zakresie i artylerii, a nawet szeroko rozumianej broni pancernej, dużą przewagę, jeśli chodzi o lotnictwo, no ale to wszystko jest gdzieś, tak można powiedzieć znowu kolokwialnie, podszyte pewnymi problemami. W sprawie lotnictwa bardzo mocno wydrenowane siły lotnicze po wojnie w Hiszpanii, które nie do końca były gotowe, o tak to nazwijmy, w 1940 roku do podjęcia działań wojennych. Znaczy liczebnie to wygląda bardzo ładnie, ale w praktyce niekoniecznie. Siły pancerne teoretycznie duże, ale w większości to są tankietki. I to tankietki, które no, co prawda fajnie jeżdżące szybko, ale nie mające większego znaczenia na polu walki i tak naprawdę nie odgrywające, nie mogące odgrywać dużej roli na nowoczesnym polu walki. Artyleria tak, ale znowuż problemem były stosunkowo skromne zapasy, zwłaszcza amunicji, jeśli chodzi o front północno-włoski, które no nie wiadomo dlaczego nie były dobrze zgromadzone. I do tego wszystkiego mówię dowódca, który niekoniecznie chce walczyć. Brytyjczycy plus minus około 90 tysięcy żołnierzy, ale tak naprawdę tylko część z nich znajdowała się na pograniczu, tylko część obsadzała strefę, która mogła zostać zaatakowana. W związku z tym można powiedzieć, że Włosi mieli wszelkie dane ku temu, by podjąć działania wojenne i by odnieść sukces. W związku z tym ta pierwsza włoska ofensywa, która ruszyła, no, była właściwie, można powiedzieć, że powinna odbywać się zgodnie z planem. Znaczy Włosi powinni zgnieść Brytyjczyków i w tym względzie siły marszałka Archibalda Wawela nie powinny w żaden sposób stanowić dla nich problemu, nie powinni dojść do no, co najmniej w głąb terytorium, w pobliże Nilu, zrealizować wszystkie plany, zwłaszcza, że mówię, no w Somalii to właściwie wszystko jakoś udało się zrealizować. Tymczasem tutaj właściwie po trzech dniach ofensywa zostaje zatrzymana właściwie w strefie, która no nie stanowiła jakiejś silnej linii obrony. Brytyjczycy nie mieli rozbudowanych linii obronnych po prostu na normalnym świecie i nie byli w stanie się bronić. I właściwie można zadać pytanie, dlaczego Włosi stanęli. Otóż z listów i korespondencji marszałka Gracianiego wyłania się obraz. Nie mamy paliwa, nie mamy amunicji, skończyły się zapasy, a stan dróg jest taki, że niczego nie można dowieść. I teraz można byłoby w to wszystko uwierzyć, gdyby nie to, że Włosi do tej wojny przygotowywali się jednak już od pewnego czasu i właściwie, zwłaszcza po swojej stronie, rozbudowywali tą strefę infrastruktury bardzo intensywnie. W związku z tym no, trudno uznać to wszystko za prawdę. Wydaje się, że to była chyba jednak może nie niechęć do prowadzenia wojny, ale na pewno nie była to chęć do takiego intensywnego podjęcia tych działań. Czyli te działania, które mówię, ruszyły we wrześniu 1940 roku, one trwają bardzo krótko i właściwie po zajęciu Sidi Barani to właściwie wszystko się kończy i w tym względzie no, trudno mówić, że działania włoskie będą kontynuowane. Brytyjczycy byli zaskoczeni. Na tyle mocno zaskoczeni, że właściwie długo nie podejmowali kontrofensywy, no bo też nie spodziewali się, że to tak
może być realizowana. I ta brytyjska kontrofensywa, czy operacja Kompas, to jest ofensywa, która rozpoczęta zostanie dopiero w grudniu 1940 roku. Na początku to jest 7 grudnia i ona daje taki no, porażający efekt, o tak bym to powiedział. To jest jedna z tych kampanii, która też się nie mieści w takim normalnej ocenie właściwie. Historycy, myślę sobie, że do dzisiaj patrzą na i nie wierzą, że można w takim tempie było prowadzić działania wojenne. Właściwie Włosi bez walki poddawali kolejne miejsca, to znaczy to uderzenie na terytoria, najpierw odzyskanie własnych, a później uderzenie na terytoria włoskiej Cyrenejki, no to właściwie to było uderzenie bez przeciwdziałania. No, najlepszym dowodem jest Tobruk. Tobruk, którego oblężenie trwało właściwie od 7 do 22 stycznia 1941 roku. W mieście właściwie bez większego oporu poddało się 30 tysięcy. Właściwie w każdym kolejnym mieście poddawało się podobne ilości. No, można powiedzieć, że Bardia 45 tysięcy Włochów, Tobruk 30 tysięcy Włochów, kolejne porty, kolejne, nazwijmy to, twierdze w cudzysłowie oczywiście, bo to nie są twierdze w tym rozumieniu takim, nie wiem, którym przenosilibyśmy z Europejskiego Teatru Działań Wojennych. To wszystko razem powodowało ogromne straty. Łącznie to jest ponad 130 tysięcy żołnierzy, którzy poddali się do niewoli. Zdobyto lub zniszczono 400 włoskich czołgów. No oczywiście zasadnicza większość to były te włoskie tankietki, ale to i tak jest ogromne. To są tysiące dział broni maszynowej, które właściwie Brytyjczycy zdobyli no, bez większego oporu. To, trudno to nazwać klęską. To jest coś dalej niż klęska tak naprawdę, jeśli chodzi o włoskie panowanie w Afryce Północnej. I jeśli gdzieś szukalibyśmy dowodu na to, że włoska armia była kompletnie nieprzygotowana także mentalnie do tej wojny, no to byłby to dowód tego, że właśnie tak to się stało. Ta klęska i ta katastrofa oczywiście stanowiła zagrożenie dla całego systemu państw osi. No, nie można sobie było pozwolić na tak wielką klęskę, w związku z tym stąd ta koncepcja zwrócenia się o pomoc do Niemiec, do III Rzeszy, do Adolfa Hitlera, no o to, żeby Niemcy wsparli Włochy w wojnie w Afryce Północnej. To oczywiście kończy się decyzją o utworzeniu Deutsche Afrika Korps i skierowaniu pierwszych oddziałów niemieckich do Afryki Północnej. To jest newralgicznie, uważam, że już w tym momencie warto o tym powiedzieć, to jest newralgicznie związane z panowaniem na Morzu Śródziemnym, dlatego że te wojska po pierwsze trzeba było przerzucić, ale to jakby to było trochę mało, dlatego że tym wojskom trzeba było zapewnić taką klasyczną drogę życia, to znaczy zaopatrzenie, amunicję, paliwo szczególnie ważne, ale łącznie z żywnością. Wszystko właściwie tak naprawdę trzeba do Afryki było dowieźć. Tutaj Włosi nie posiadali takich zapasów, które mogłyby wystarczyć nie wiem, na pół roku prowadzenia działań wojennych. A więc trzeba było od razu zapewnić całość tego transportu, czyli trzeba było uzyskać panowanie w centralnej strefie Morza Północnego, a tego nie posiadano. Czy utrata Tobruku była decydująca? No nie, to był port, który był w stanie przeładować miesięcznie 10 tysięcy ton, a zaopatrzenie tylko jednej włoskiej dywizji to jest około 18 tysięcy ton zapotrzebowania potrzebnego na miesiąc działań operacyjnych. Czyli to nie jest tak, że ten Tobruk był decydujący, ale jego rola polega na czym innym. Jego rola polega na tym, że to był pierwszy, jedyny duży port blisko terytoriów brytyjskich. I w efekcie tego to zaopatrzenie dla sił włosko-niemieckich trzeba było transportować dalej, to znaczy znowuż wydłużały się te linie transportowe, jakby zużycie tego chociażby paliwa, ale także innych rzeczy powodowała, że to zaopatrzenie docierało do sił włosko-niemieckich w dłuższej perspektywie. No, naczelnym dowódcą oczywiście są formalnie Włosi, faktycznie Niemcy stają się, z tym oczywiście Erwin Rommel i to on właściwie zaczyna decydować. Jego się pojawienie powoduje oczywiście zmianę sytuacji, dlatego że w oczywisty sposób no, można powiedzieć, że to on teraz zaczyna być tym, który będzie decydował o kierunkach działań. No i pomimo tego, że początkowo te siły niemieckie były stosunkowo skromne i on tak naprawdę dowodził siłami włoskimi z dodatkiem sił niemieckich tak naprawdę, no to rusza w marcu ofensywa, czy można powiedzieć kontrofensywa sił włosko-niemieckich. Ona, jej celem tak naprawdę miało być właśnie dotarcie i zajęcie Tobruku. I dopiero z niego jako takiej bazy wyjściowej miała ruszyć kolejna druga ofensywa. I
można powiedzieć, że cała ofensywa się udała poza jednym elementem, to znaczy nie udało się zdobyć Tobruku. Tobruk został otoczony, tam znajdowała się głównie wtedy pododdziały tej 9. Australijskiej Dywizji Piechoty, fragmenty z 32. Brygady z 7. Dywizji Pancernej Brytyjskiej. No, te siły zostają w mniej więcej około 11 kwietnia zamknięte w rejonie Tobruku i rozpoczyna się jego oblężenie, a formalnie ofensywa niemiecko-włoska idzie w głąb terytoriów, pozostawiając ten Tobruk. I to był pierwszy problem, to znaczy trzeba było rozdzielić własne siły i następowało takie rozdwojenie operacji północnoafrykańskiej, to znaczy już w tym momencie jakby Rommel tracił kontrolę nad całością prowadzonych działań wojennych, no bo część jakby umykała z jego wzroku, no, czy ten Tobruk pozostawał ciągle jako taki element z tyłu blokujący część jego sił, a z drugiej strony bez tego Tobruku linie zaopatrzeniowe były naprawdę odległy. No i to jest jakby ten moment, kiedy rozpoczyna się oblężenie tego Tobruku, rozpoczynają się walki, aczkolwiek to oblężenie Tobruku, jakby to powiedzieć, ono nie miało charakteru takiej, że prowadzone były kolejne, nie wiem, intensywne działania mające zdobyć. To jednak jest głównie wojna pozycyjna, to znaczy zamknięcie, zakładano, że zamknięcie, całkowite zamknięcie miasta przy panowaniu lotnictwa, absolutnym panowaniu lotnictwa niemiecko-włoskiego, zmusi obrońców do poddania się, zwłaszcza, że Włosi obiecywali, że będą panowali także na morzu. Czyli, że nie będzie można dowieźć zaopatrzenia, nie będzie można dowieźć amunicji, nie będzie można dowieźć żywności i w efekcie ta załoga Tobruku musi się poddać, będzie musiała skapitulować. I to było założenie, czyli przy stosunkowo niewielkiej intensywności działań wojennych będzie można zdobyć Tobruk i, co najważniejsze, zdobyć niezniszczony port. To też było bardzo ważne. Nie można było całkowicie zdewastować tego portu, no bo on musiał zacząć działać na rzecz sił włosko-niemieckich. No i to założenie powodowało ciągle taki, no taki, można powiedzieć, nie paraliż, ale jednak brak tej ofensywności, takiej intensywności działań, ona była jednak w mojej ocenie dość ograniczona, to znaczy nie rzucono maksymalnych sił do zdobycia miasta, bo chciano to zrobić właśnie tak, żeby to, zwłaszcza miasta jak miasta, ale port nie uległ całkowitemu zniszczeniu, a z drugiej strony zakładano, po raz kolejny skądinąd w tej wojnie zakładano, że panowanie lotnictwa i odcięcie od strony morskiej spowoduje, że załoga się podda. Żaden z tych elementów się do końca nie zrealizował, zwłaszcza, że od strony morskiej Tobruku zamknąć się nigdy nie udało. No i można powiedzieć, że to jest ten element, w którym doprowadzamy się gdzieś do sytuacji, w której Australijczycy zasadniczo bronią Tobruku i oczywiście ponoszą coraz więcej strat, te oddziały australijskie są coraz bardziej zmęczone, no i trzeba szukać dla nich alternatywy i w tej alternatywie, albo lepiej braku innych alternatyw, pozostaje jedyna duża też skądinąd znajdująca się w odwodzie jednostka, akurat polska brygada, którą można było próbować wykorzystać do wsparcia obrony Tobruku, który powolutku dla Brytyjczyków stawał się takim elementem, może nie strategicznie ważnym, ale na pewno bardzo ważnym także emocjonalnie, mentalnie, ale też taktycznie dla samej działań na północnoafrykańskim froncie. Bardzo dziękuję panie profesorze za to zarysowanie sytuacji ogólnej w Afryce Północnej w pierwszej fazie II wojny światowej. Natomiast kolejne pytanie chciałbym już skierować do profesora Tyma i niejako już rozpocząć wchodzenie w tematykę wątków Polski związanych z naszym dzisiejszym spotkaniem, a mianowicie zadać pytanie o samodzielną brygadę strzelców karpackich, która tutaj była już wspominana. Przede wszystkim o genezę tej jednostki, organizację, skład osobowy, uzbrojenie, poziom wyszkolenia, bo to są rzeczy bardzo ważne. Więc no na pewno też interesującym będzie to, co profesor Francis zarysował początkowo, czyli właśnie ta droga Polaków do Tobruku. Czy były może możliwe, były koncepcje innego wykorzystania tej brygady początkowo? Taka krótka historia tej jednostki, gdyby pan profesor był w stanie tutaj to zarysować. Dzień dobry. Można powiedzieć, że historia samodzielnej brygady strzelców karpackich ma swoje początki w Wojsku Polskim we Francji. Otóż 19 grudnia 1939 roku naczelny wódz generał Władysław Sikorski wystąpił do naczelnego dowódcy armii francuskiej generała Jumelin z wnioskiem
o rozpatrzenie możliwości formowania jednostek polskich również na terenie Syrii. Takiej zgody nie było przez wiele, wiele tygodni. Tutaj zarówno generał Gamelin, jak również generał Weygand, który wówczas był głównodowodzącym wojsk francuskich w Syrii, mieli wiele wątpliwości co do możliwości stworzenia polskiej jednostki na tamtym teatrze działań wojennych. Niemniej jednak już 10 stycznia 1940 roku naczelny wódz wydał zarządzenie dla attaché wojskowych na Węgrzech i Rumunii, aby przygotowywali również wariant ewakuacji do Bejrutu. To był tak zwany, oznaczony kryptonimem ewakuacja B. Tak naprawdę polskie zamiary ziściły się dopiero wiosną 1940 roku. Wówczas 2 kwietnia w sztabie naczelnego wodza zapadła decyzja o organizacji jednostki polskiej, a 12 kwietnia ta decyzja przybrała konkretne rozmiary. Wówczas został wydany rozkaz organizacyjny, który zakładał, że w oparciu o etaty francuskie na terenie Syrii zostanie utworzona brygada piechoty. Ona miała otrzymać nazwę Brygady Strzelców Karpackich. Te etaty zakładały, że zostanie sformowane dowództwo brygady, 2 pułki piechoty, z których każdy miał się składać z tylko 2 batalionów piechoty, dywizjon artylerii górskiej uzbrojony w 65-mm armaty górskie, dywizjon rozpoznawczy, kompania saperów, kompania radiotelegraficzna, 2 półkolumny transportowe oraz służby. Łącznie to miało być 208 oficerów i 6840 szeregowych oraz 1144 konie. Przy czym pomimo tak dużej liczby koni zakładano, że ta jednostka będzie również silnie zmotoryzowana. Ten etat zakładał wyposażenie jej w 41 samochodów osobowych, 225 samochodów półciężarowych oraz 51 samochodów ciężarowych, a także 232 motocykle. Oczywiście uzbrojenie w pełni miało być francuskie i tutaj należy to podkreślić, że Wojsko Polskie we Francji posiadało gorsze uzbrojenie. Myśmy otrzymali po prostu gorsze uzbrojenie od naszych sojuszników niż to, czym żołnierz polski walczył w kampanii 1939 roku. Więc kiedy w Syrii tworzy się samodzielna brygada strzelców karpackich, to wówczas jakby można powiedzieć siostrzana jej jednostka, samodzielna brygada strzelców podhalańskich, zmierza już do Narwiku, o który będzie toczyć walki. I tamto porównanie jakościowe francuskiej broni z bronią niemiecką na tym północnym teatrze działań wojennych w Norwegii wypadło zdecydowanie na niekorzyść uzbrojenia francuskiego. No, w Syrii mamy sytuację podobną, natomiast tutaj na szczęście nie dochodzi do walk. Miejscem, gdzie formowana jest Brygada Strzelców Karpackich, jest obóz wojskowy Homs. To jest miejscowość pomiędzy Damaszkiem a Aleppo. Tam oczywiście trafiają przede wszystkim żołnierze z Rumunii, z Węgier, a więc ci, którzy brali udział w kampanii 1939 roku, ale nie tylko, ponieważ Polacy docierają tam z przeróżnych miejsc. Można powiedzieć, że taką najbardziej egzotyczną jest grupa Polaków, która Polski nigdy nie widziała. To są Polacy z polskiej diaspory z Dalekiego Wschodu, z Harbinu i z Szanghaju. Co ciekawe, jeżeli popatrzymy na przekrój społeczny formującej się wówczas brygady, to 25% jej stanu osobowego to są przedstawiciele inteligencji legitymujący się bądź maturą, bądź pełnym wykształceniem wyższym. Można powiedzieć, że pod tym względem samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w znacznej mierze przypominała pierwszą brygadę legionów z okresu I wojny światowej. Czerwiec 1940 roku to jest pewien przełom w dziejach formującej się wówczas brygady, ponieważ wówczas następuje klęska Francji i jej kapitulacja.
I dowódca brygady, pułkownik dyplomowany Stanisław Kopański, oficer artylerii, ma pewien dylemat, co robić dalej. W sytuacji, kiedy naczelny wódz wzywa wszystkie oddziały, aby ewakuowały się do Wielkiej Brytanii, to oczywiście dla brygady, która znajduje się w Syrii, nie ma takiej możliwości. Ale obok, na terytorium Palestyny, Jordanii, stacjonują przecież wojska brytyjskie. To jest brytyjska strefa wpływów. W związku z tym pułkownik Kopański decyduje się przejść z brygadą na terytorium, które znajduje się pod kontrolą brytyjską, na co początkowo dowództwo francuskie nie chce się zgodzić. Natomiast tutaj gorącym sojusznikiem Polaków jest szef sztabu francuskiego dowództwa w Lewancie, pułkownik dyplomowany René de Larminat, i między nimi dzięki jego staraniom, jego wsparciu, brygada otrzymuje komplet uzbrojenia i z tym uzbrojeniem przechodzi na przełomie czerwca i lipca do Palestyny. Wówczas w brygadzie znajdowało się 213 oficerów i 2573 żołnierzy, a oprócz tego w samym Bejrucie, w tak zwanej stacji zbornej, znajdowało się kolejnych 272 oficerów oraz 930 szeregowych. I ci wszyscy żołnierze wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem przechodzą na terytorium Palestyny. Brytyjczycy byli zaskoczeni, ponieważ spodziewali się, że pojawią się oddziały francuskie, karne, uzbrojone, dobrze wyposażone i ewentualnie jakaś garstka Polaków. Tymczasem sytuacja była zupełnie inna. Otóż pojawiło się kilka tysięcy żołnierzy polskich zorganizowanych w karne, oddziały wojskowe cechujące się wysoką dyscypliną, uzbrojonych, stosunkowo dobrze wyposażonych, i wraz z nimi pojawiła się garstka Francuzów, w tym również dezerterzy z francuskiej Legii Cudzoziemskiej, którzy przyłączyli się do naszej brygady. Brygada pozostała w Palestynie i została podporządkowana dowództwu wojsk brytyjskich w Palestynie, Transjordanii i na Cyprze, które z kolei podlegało pod dowództwo, brytyjskie dowództwo Środkowego Wschodu. Dzięki temu, że znaczy jakby w uznaniu tego, że pułkownik Kopański wyprowadził całą brygadę wraz z uzbrojeniem, 6 września 1940 roku został awansowany do stopnia generała brygady. Wówczas brygada liczyła 4263 żołnierzy. W związku z tym, że znalazła się na terenie strefy kontrolowanej przez Brytyjczyków i weszła w podporządkowanie operacyjne tamtejszego dowództwa brytyjskiego, to zapadła decyzja, że ta brygada, podobnie jak inne jednostki lądowe polskich sił zbrojnych na Wyspach Brytyjskich, musi przejść na etaty brytyjskie. I w styczniu 1941 roku zaczyna się ten proces. W związku z tym brygada została przeformowana. W miejsce tych dwóch pułków piechoty utworzono trzy bataliony piechoty oraz samodzielną kompanię ciężkich karabinów maszynowych. Dywizjon artylerii został rozwinięty do etatów brytyjskiego pułku artylerii uzbrojonego 24 armatochaubice. Dywizjon rozpoznawczy został przeformowany w pułk ułanów karpackich. Poza tym w brygadzie funkcjonowała kompania saperów, kompania łączności, oddziały sanitarne, kompania transportowa oraz pluton warsztatowy. Łącznie ten nowy etat zakładał, że stan osobowy brygady będzie liczył 308 oficerów oraz 4881 szeregowych. No ale tutaj brakowało nam trochę żołnierzy, no, konkretnie brakowało nam 369 szeregowych do wypełnienia etatu. Problem był z oficerami, których odnotowano pewną nadwyżkę, w związku z tym utworzona została Legia Oficerska, a więc taki oddział, w którym młodsi oficerowie pełnili służbę w charakterze szeregowych. Pod koniec lutego 1941 roku zapadła decyzja o użyciu samodzielnej brygady strzelców karpackich w Grecji.
W związku z tym 26 marca 1941 roku rozpoczyna się reorganizacja brygady pod kątem dostosowania jej do użycia w terenie górzystym. To oznaczało pozbycie się części sprzętu motorowego i przyjęcie znacznej ilości koni i mułów, do których zresztą żołnierze brygady byli już przyzwyczajeni, ponieważ konie i muły funkcjonowały już w tym okresie syryjskim, jeżeli można tak powiedzieć. 9 kwietnia 1941 roku, w momencie, kiedy pierwsze pododdziały brygady zaczynają się ładować na statki transportowe, zapada decyzja zmieniająca użycie brygady. Nie zostanie ona użyta w ramach Korpusu Ekspedycyjnego w Grecji, natomiast zostaje skierowana do Egiptu i ponownie rozpoczyna proces motoryzacji. Te kilka miesięcy dzielące ten okres, że tak powiem, przygotowań do wyprawy greckiej od decyzji o użyciu brygady w Tobruku, to jest okres bardzo intensywnego szkolenia, zarówno szkolenia bojowego, jak również szkolenia motorowego, aczkolwiek tutaj trzeba wskazać, że pomimo tego, że brygada otrzymała komplet uzbrojenia, oczywiście uzbrojenia brytyjskiego, zgodnie z etatami, które obowiązywały, to wówczas nie otrzymała sprzętu motorowego w takiej ilości, jaką przewidywał etat, ponieważ tego sprzętu wówczas na Środkowym Wschodzie najzwyczajniej w świecie brakowało. 15 sierpnia 1941 roku, w czasie, gdy brygada znajduje się w Egipcie i jest jednym z elementów sił osłony od strony zachodniej, skąd spodziewane jest natarcie wojsk niemiecko-włoskich, zapada wówczas decyzja o jej użyciu do obrony twierdzy w Tobruku. W dniach, w zasadzie nie tyle w dniach, to nocami pomiędzy 19 a 29 sierpnia, to jest okres, kiedy wówczas są bezksiężycowe noce, brygada przy pomocy transportu morskiego zostaje przewieziona do Tobruku i rozpoczyna swój szlak bojowy w obronie twierdzy. Dziękuję panie profesorze za wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Kolejne pytanie chciałbym skierować do profesora Franca i tutaj niejako wrócić do kwestii już poruszanej, czyli do twierdzy Tobruk. Mianowicie, gdyby mógł pan profesor powiedzieć nieco więcej o samym miejscu, w którym toczono te walki. I myślę też, że może jeszcze takie jedno zagadnienie, które warto byłoby zasygnalizowania, a mianowicie umiejscowienie tego oblężenia w szerszym kontekście, jeżeli chodzi o ogólny przebieg II wojny światowej w owym okresie. I może ostatnia jeszcze kwestia tutaj do poruszenia, bardziej takie pytanie o pana opinię, o pana ocenę. Czy gdyby wojsko Mosi udało się opanować Tobruk, czy to miałoby znaczenie dla ewentualnego zwycięstwa w Afryce Północnej wojsk włosko-niemieckich? O Tobruku coś tam wspominałem. Warto wspomnieć więc więcej. W okresie międzywojennym garnizon włoski w Tobruku to jest około 10 tysięcy żołnierzy. Włosi dość intensywnie rozbudowywali twierdzę, tam były budowane nowoczesne koszary, budowano budynki administracyjne tej administracji kolonialnej włoskiej, unowocześniano same miasto. To był stosunkowo ważny port, to znaczy w momencie wybuchu wojny w tym porcie, poza tym już wspomnianym przeze mnie krążownikiem pancernym San Giorgio, który właściwie był taką pływającą baterią artyleryjską, taką miał rolę pełnić, zakładano w związku z tym, że obrona Tobruku trwała niezwykle krótko, właściwie można było tą jednostkę tylko i wyłącznie zatopić, nic więcej z tym nie można było zrobić. No to w momencie wybuchu wojny w bazie znajdował się dywizjon niszczycieli, dwa dywizjony okrętów podwodnych i mniejsze jednostki. A więc ten port miał znaczenie, bo to był jeden z tych portów, nie licząc włoskich wysp w strefie blisko tureckiej, który mógł odgrywać istotną rolę dla zamknięcia Aleksandrii, czy też operowania w stronę Aleksandrii kanału Suezkiego. Jego rola, jak mówię, od strony takiej przeładunkowej, o czym wspominałem, była dość ograniczona, to znaczy nie udało się tego portu rozbudować do takiego charakteru, jaki Włosi potrzebowali, ale istotne było to, że był to jedyny duży port blisko, czyli
po wschodniej stronie tej włoskiej kolonii, blisko strefy wpływów brytyjskich, a więc tam, gdzie można byłoby go wykorzystywać dla zaopatrzenia wojsk włoskich w Afryce Północnej, czy później ewentualnie po jego zdobyciu włosko-niemieckich. I to jest podstawowy element. Nie jest to miasto jakieś super nowoczesne, nie jest to w żadnym stopniu teren, który można byłoby określić jako wielką metropolię miejską, bo takową nie był. Znaczenie tego portu, znaczenie tego miasta ponad wszystko, jak sądzę, stworzyła sama wojna, to znaczy fakt, iż siły australijskie czy australijsko-brytyjskie zamknięte bronią się w tym mieście powodowało, że on koncentrował na sobie ten impuls działań wojennych włosko-niemieckich i to powodowało jego znaczenie. To przed chwilą profesor Tym wspominał o transporcie wojsk polskich tymi bezksiężycowymi nocami. Trzeba powiedzieć o tym, że ten transport nocami niezależnie od wszystkiego był prowadzony właściwie cały czas. To znaczy w jedną stronę szły wsparcie, posiłki dla sił australijsko-brytyjskich, a w drugą stronę wywożono rannych, których w żaden sposób nie można było udzielić pomocy już na terenie samego Tobruku. Ta aleja bombowa, bo tak to nazywano, obsługiwana była przez grupę 3-4 brytyjskich niszczycieli i dość nowoczesne stawiacze min, które znakomicie spełniały rolę na tych bardzo trudnych wodach. I one właściwie krążyły permanentnie w obie strony, zapewniając dowóz i ludzi, i zaopatrzenia, i szczególnie amunicji, żywności, co było dla obrońców niezwykle ważne. Port właściwie był już zdewastowany, znaczy profesor Tym o tym nie wspomniał, ale to desantowanie to znakomicie wychodzi nie tylko ze wspomnień generała Kopańskiego, ale także z paru innych, które się później ukazały, że to wyjście czy desantowanie żołnierzy nie dokonywało się w porcie, tylko tak naprawdę dokonywało się z jednostek, na których oni byli podrzucani, na barki desantowe, na takie małe jednostki, którymi oni byli transportowani w stronę wybrzeży, o tak to powiem, i samo zejście, to wszystko było dość skomplikowane, było dość utrudnione. Do portu nie można było wejść, bo port był właśnie już zdewastowany. Ja o tym wspominałem, że Niemcy nie chcieli tego portu zdewastować i zniszczyć, ale on i tak w wyniku bardzo intensywnych jednak nalotów, działań lotniczych, on nie mógł odgrywać takiej roli, jaką odgrywać powinien. Żeby próbować odpowiedzieć na to pytanie, ostatnie jakby wyprzedzając wcześniejszą rzecz dotyczącą tego umiejscowienia tych działań w Afryce Północnej. Zdobycie Tobruku nie miało znaczenia, według mnie nie miałoby znaczenia przełomowego, to znaczy nie ma żadnego wskazania mówiącego o tym, że Tobruk mógłby być rozstrzygający, jego zdobycie lub nie. On miał jednak znaczenie według mnie w dużej części w tej strefie mentalnej. Dla Brytyjczyków to było bardzo ważne, żeby w tym czasie odnosić sukcesy. No jednak ta machina niemiecka właściwie wszędzie odnosiła zwycięstwa. W związku z tym każdy sukces po stronie brytyjskiej był dla Brytyjczyków po prostu bezcenny, więc obrona Tobruku zyskiwała z każdym kolejnym tygodniem po prostu na znaczeniu, nie chcę tego porównywać do nie wiem, obrony Westerplatte, no ale to coś w tym jest, znaczy każdy kolejny tydzień obrony tego Tobruku był ważny po prostu, no to był element komunikatywny, to znaczy Tobruk jest, broni się, nie można go zdobyć, jesteśmy w stanie bronić swoich terytoriów. Więc to miało znaczenie dla morale ogromne i w tym względzie to jest istotne, ale od strony strategicznej zdobycie czy tego miasta w tą czy w tamtą stronę nie miało większego znaczenia. Jeśli w basenie Morza Śródziemnego zdobycie jakiegokolwiek terytorium miałoby znaczenie strategiczne, to byłoby to zdobycie Malty. To znaczy, gdyby strona włosko-niemiecka zdecydowała się opóźnić inne operacje i skoncentrować się na zdobyciu Malty, a tym samym przejęciu absolutnej i całkowitej kontroli w centralnej strefie Morza Śródziemnego, to wtedy losy wojny w obrębie tego teatru operacyjnego, nazwijmy to śródziemnomorsko-północnoafrykańskiego, mogło wyglądać by inaczej.
Brytyjczycy, co prawda, w tym początkowym okresie na Malcie nie posiadali silnych sił lotniczych. No już legendą są te trzy gladiatory, które tam miały stanowić tą wiara, nadzieja, miłość i tak dalej, bronić tego. Ale tak naprawdę błyskawicznie oni uzupełniali sprzęt, podrzucali lotniskowcami ten sprzęt lotniczy. I Malta będzie stanowiła absolutne zagrożenie dla zaopatrzenia sił włosko-niemieckich. Jeśli Rommel później narzekał na brak paliwa, jeśli narzekał na brak amunicji, na to, że zaopatrzenie w jakiś sposób szwankuje, to powodem było lotnictwo z Malty i brytyjskie zespoły operacyjne i okrętów nawodnych, i okrętów podwodnych operujące z jednej strony z Aleksandrii, z drugiej strony z Malty. W związku z tym bez tej Malty to był problem, ale to Niemcy podjęli de facto decyzję, że nie wygramy w Afryce Północnej, nie musimy się intensywnie zajmować Maltą. To jest wyspa, która nie stanowi jednak dla nas zagrożenia. Jesteśmy w stanie wygrać wszystko, nie musimy się tym martwić. To był błąd. A jak sądzę, nierzucenie tak intensywnych sił do zdobycia Tobruku takim błędem nie był. To nie było miejsce aż tak strategiczne. I teraz jakby próbować to w tym kontekście takim. Profesor Tym wskazał na dwa ważne elementy, to znaczy po pierwsze na Norwegię, oczywiście, czyli kampanię tą, nazwijmy to, zachodnioeuropejską 40 roku, która zakończyła się absolutnym zwycięstwem, dominacją niemieckiej machiny wojennej, która zgniotła po prostu Danię, Norwegię, Belgię, Holandię, Francję, właściwie zgniotła całą właściwie Europę Zachodnią. Zatrzymała się na Wielkiej Brytanii w bitwie o Anglię, ale zatrzymała się od strony lotniczej, zatrzymała ją Royal Navy, bo nie można było tego desantu dokonać bez panowania w powietrzu, bo na morzu Niemcy nie stanowili dla Brytyjczyków żadnego zagrożenia, a w powietrzu Niemcy przegrali. Ale na lądzie to była armia niepokonana. I to niepokonanie armii niemieckiej na lądzie wydawało się być nie do zatrzymania. Początek 1941 roku to jest potwierdzenie, czyli błyskawiczna kampania w Jugosławii i jeszcze bardziej błyskawiczna kampania w Grecji, która właściwie potwierdzała tą absolutną dominację niemieckiej machiny wojennej. Do tego jeszcze coś, co przekraczało nawet brytyjskie wyobrażenia, czyli operacja desantowa na Krecie, która kompletnie ich zaskoczyła. I już nie chodzi o to, że ta operacja kosztowała niemieckie siły powietrzno-desantowe tak dużo, że one właściwie później nie zostaną już właściwie tak użyte, nie będzie takiej możliwości. To jednak to było potwierdzenie tej dominacji sił lądowych niemieckich w sposób absolutny. Do tego bardzo trudne walki na morzu. To wszystko razem powodowało, że nagle ten front północnoafrykański, na którym Brytyjczycy odnieśli sukces w wyniku operacji Kompas i kolejnych działań, to stawał się dla Brytyjczyków takim powodem, może nie do dumy, ale do ratowania resztek swoich, takiego swojego podejścia. Jesteśmy w stanie w tej wojnie coś ugrać, to znaczy jesteśmy w stanie się bronić i jesteśmy w stanie walczyć. I nagle okazało się, że Afryka Północna jest dla Brytyjczyków szczególnie ważna. To znaczy tylko tam oni byli w tym czasie w stanie walczyć i tylko tam byli oni w stanie zatrzymać tą niemiecką machinę wojenną. Nagle ten teoretycznie, można powiedzieć, marginalny, teoretycznie peryferyjny front wcale nie jest peryferyjny, wcale nie jest marginalny. I teraz idąc dalej, jakby wychodząc poza to, o czym zasadniczo mamy mówić, czyli o walkach o Tobruk, to trzeba też pamiętać o tym, że Afryka Północna to jest pierwsza wielka operacja desantowa, z czasem oczywiście, sił alianckich, to znaczy operacja Torch, która była właśnie próbą generalną, czy w ogóle jesteśmy w stanie coś takiego przeprowadzić, która pokazała ogromne możliwości jednak logistyczne, że jesteśmy w stanie. Z drugiej strony oczywiście jedna z tych słynnych, legendarnych bitew, które mówi się przełamujące II wojny światowej, czyli El Alamein, która też stworzyła legendę generała Montgomery'ego i w ogóle brytyjskiej armii północnoafrykańskiej, w ogóle sił brytyjskich lądowych, o tak to nazwijmy. A później Afryka to jest pierwszy uwolniony kontynent, o tak to powiedzmy, pierwszy kontynent, na którym właściwie wygrali alianci. Innymi słowy, ten kontekst, o który jakby tu padło pytanie, on się budował ze względu na prowadzone działania wojenne, czyli początek wojny na pewno nie wskazywał na to, że Afryka Północna to jest jakiś szczególnie ważny teatr działań wojennych. Nikt o tym nie myślał w czerwcu 40 roku, na pewno. Myślę sobie, że jeszcze we wrześniu 40 roku, nawet jeszcze w marcu 41 czy w kwietniu 41, nikt nie myślał o tym, że front północnoafrykański nagle stanie się ważny i istotny. Jego rola
została zbudowana tym, co się stało w Europie Zachodniej. To znaczy klęską Francji, klęską frontu zachodnioeuropejskiego, a później klęską na Bałkanach. I nagle okazało się, że utrzymanie Afryki Północnej i utrzymanie basenu Morza Śródziemnego to jest utrzymanie kolejnej bariery. To znaczy jeśli padnie ta bariera, to następne właściwie co? Następne to są już pola naftowe i Indie. Czyli jakby Brytyjczycy też nie mieli się gdzie cofnąć. Dla nich ten Nil to właściwie jest już bariera, której nie można odpuścić. I nagle te działania wojenne w Afryce Północnej, w tym obrona Tobruku, który, uwagę sił włosko-niemieckich, staje się ważniejsza, dużo ważniejsza niż początkowo zakładano, niż początkowo sądzono. Ponieważ powiedzieliśmy sobie już wstępnie, w jaki sposób żołnierze polscy dotarli do Tobruku, w związku z tym chciałbym teraz poprosić profesora Tyma o to, aby w syntetyczny sposób przedstawił nam aktywność brygady właśnie w okresie Tobruku i opowiedział nam o jej walkach w tym okresie. Ja może od tego zacznę, że tutaj w pełni zgadzam się z moim przedmówcą. Faktem jest, że w ówczesnej alianckiej sygnalizacji strategicznej zarówno utrzymanie Malty, jak również utrzymanie Tobruku miało olbrzymie znaczenie. Przede wszystkim chociażby z tego powodu, że to jest wówczas jedyny teatr działań wojennych, gdzie toczone są działania przez jednostki lądowe. A oczywiście o znaczeniu Tobruku w Afryce Północnej tutaj już słyszeliśmy. No, tak naprawdę to jest jedyny port tych rozmiarów, mający takie zdolności przeładunkowe pomiędzy Bengazji w zachodzie Cyrenejki a Egiptem. On akurat leży dokładnie w połowie drogi pomiędzy Bengazji a Mersa Matruh w Egipcie. I to oczywiście w istotny sposób mogłoby wpłynąć na skrócenie tych linii komunikacyjnych jednostek niemieckich i włoskich. Trzeba mieć świadomość tego, że Tobruk był twierdzą już w czasie I wojny światowej. Tam mamy między innymi stare forty, jeszcze tureckie, które oczywiście w czasie II wojny światowej nie mogły odgrywać roli jakichś punktów oporu, aczkolwiek w jednym z nich, w Solaro, mieściło się dowództwo twierdzy. Ono zawsze się tam mieściło, nieważne w czyich rękach znajdował się Tobruk. Akurat ten fort się do tego nadawał. Obok zresztą znajdowały się dwa lotniska. Cała linia umocnień twierdzy Tobruk to były trzy linie obrony. Pierwsza, ta, na której toczyły się walki, to była Red Line. Kolejne dwie znajdujące się w głębi to była Blue Line i Green Line. Natomiast no, nigdzie jednostkom niemieckim i włoskim poza jednym odcinkiem właśnie na tej linii czerwonej nie udało się przełamać tejże obrony. Jeżeli popatrzymy na te umocnienia, które tam się znajdowały, to były umocnienia często wykute w skałach i one miały postać takich punktów oporu, które mogły pomieścić, powiedzmy, pluton żołnierzy czasami troszkę więcej, więc możemy mówić, że to były takie plutonowe punkty oporu, ale to wszystko zależało po prostu od konkretnego ich położenia na danym odcinku. W sytuacji, kiedy Polska Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich przybyła do Tobruku, to powierzono jej obronę odcinka Ras El Medaur. To był największy odcinek obronny na wschodzie twierdzy. On obejmował 6 sektorów. Jak popatrzymy na pozostałe 3 odcinki, to tamtych sektorów obronnych było mniej, bo na przykład sąsiedni Pilastrino miał tylko 4, odcinek El Adem zaledwie 2 sektory, Sidi Daud również 4 sektory, więc akurat nam powierzono ten największy, aczkolwiek nie byliśmy tam sami, ponieważ brygada została również wzmocniona przez batalion australijski, później również batalion czechosłowacki. Tak jak profesor Franz już wspomniał, nie mamy tutaj do czynienia z takimi typowymi szturmami twierdzy. Tak naprawdę jest to blokowanie tejże twierdzy i walka pozycyjna. Co prawda jeszcze przed przybyciem Polaków, akurat oddziałom niemieckim,
udało się na początku maja 1941 roku dokonać wyłomu w tej czerwonej linii. Oni wówczas opanowali 16 takich punktów oporu, o których mówiłem, w rejonie wzgórza Ras El Medaur, które miało wysokość 209 metrów nad poziomem morza, co zapewniało dosyć daleki wgląd w to, co się dzieje na zapleczu linii czerwonej, aczkolwiek nie w całej twierdzy, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że Tobruk jest położony na takim wybrzeżu, które jest tarasowate i po prostu te tarasy zasłaniały wgląd w to, co się dzieje w głębi twierdzy. Oczywiście w sytuacji walki pozycyjnej olbrzymią rolę odgrywała inżynieryjna rozbudowa terenu, zwłaszcza wyszkolenie minerskie żołnierzy. I w związku z tym, że nie ma tutaj typowych ataków na twierdzę, to przede wszystkim duże znaczenie miały kwestia wystawiania odpowiednich ubezpieczeń bojowych w formie placówek, jak również ubezpieczeń bezpośrednich w formie czujek i podsłuchów. No ale w przypadku obrońców istnieją dwie możliwości. No albo można po prostu bronić się całkowicie biernie, ale jakby cechą charakterystyczną dobrze prowadzonej obrony jest jej aktywność. I tutaj pododdziały Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich właśnie przejawiały tą aktywność obrony. W tym położeniu bardzo duże znaczenie miało prowadzenie rozpoznania, które było prowadzone przede wszystkim w formie patroli pieszych, bo inaczej nie można było tego robić i przede wszystkim w nocy. Oczywiście organizacja zasadzek na takie same patrole przeciwnika, który również usiłował przeniknąć przez linię ugrupowania bojowego obrońców twierdzy. No i można powiedzieć, że jakby swoistą kwintesencją tych umiejętności była umiejętność organizowania wypadów na linie obronne przeciwnika. No i po stronie polskiej już po miesiącu pobytu w twierdzy pododdziały Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich czuły się na tyle dobrze w tym terenie, na tyle dobrze miały rozpoznany ten teren, że rozpoczęły organizację tego typu wypadów. Pierwszy wypad przeprowadzony w nocy z 28 na 29 września na pozycje włoskie na wzgórzu Twin Pamples zakończył się, no był po prostu nieudany. Natomiast kolejny przeprowadzony w nocy z 11 na 12 października przez drugi szwadron pułku Łanów Karpackich na placówkę numer 22, na linii obsadzonej przez wojska włoskie w rejonie Zatoki Mersa El Saleh, zakończył się pełnym sukcesem. No i tak naprawdę w dzień mamy taką wymianę ognia o średniej intensywności, natomiast tak naprawdę ta prawdziwa obrona, jeżeli można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o intensywność działań, zaczynała się właśnie w nocy, kiedy obie strony próbowały prowadzić to rozpoznanie i działały różnego rodzaju grupy wypadowe. Nasze pododdziały od samego początku obsadziły również ten rejon, gdzie w maju Niemcy stworzyli tenże wyłom. To włamanie niemieckie miało szerokość 4800 metrów i głębokość 3200. Wówczas Niemcom udało się opanować, tak jak już wspomniałem, 16 punktów oporu. Początkowo były tam bataliony strzelców naszej brygady, natomiast pod koniec października zostały one zluzowane przez pododdziały pułku Łanów Karpackich i tutaj się okazało, że pułk Łanów Karpackich w tych bardzo trudnych warunkach pobił swoisty rekord, ponieważ rekord przebywania na pozycji, gdzie Niemcy dzięki opanowaniu tego wzgórza Ras El Medaur mieli doskonały wgląd w pozycję obrońców, wynosił 3 tygodnie. To był rekord ustanowiony przez Australijczyków, natomiast Łani Karpaccy, początkowo tutaj można powiedzieć, dowódca brygady generał Kopański mówił, że jego żołnierze będą w stanie wytrzymać tydzień dłużej, a okazało się, że Łani Karpaccy pobili ten rekord australijski, bowiem wytrzymali tam 6 tygodni, aż do 10 grudnia. To jest tego dnia, kiedy twierdza w wyniku operacji Crusader, brytyjskiej operacji 30. Korpusu, która miała odblokować twierdzę,
która zakończyła się sukcesem i wówczas zakończyła się również obrona. Trzeba pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy brygada przybywa do twierdzy, żołnierze nie mają pełnego wyposażenia, jakie powinni mieć. Tak naprawdę oni są dobrze przygotowani do prowadzenia działań w dzień, ale niekoniecznie w nocy. Trzeba pamiętać o tym, że na pustyni w dzień jest gorąco, a wieczorem robi się bardzo szybko zimno. W związku z tym kolejne transporty, które przybywały do Tobruku, przywiozły również to brakujące zaopatrzenia, więc swetry, płaszcze zimowe. Kolejnym mankamentem było to, że brak było wody. Tak naprawdę żołnierze naszej brygady otrzymywali 1 galon wody odsolonej, to jest około 4,5 litra wody, która służyła do celów spożywczych, oraz 1 galon wody morskiej do mycia się. I do tego otrzymywali specjalne mydło, które pieniło się w słonej wodzie. No, to utrzymanie higieny w tych warunkach było bardzo utrudnione, ale konieczne ze względu na drobnoustroje, które żyją na pustyni. No, nam się wydaje, no, pustynia to jest skała, piach, nic tam nie ma. Wystarczy poczekać na solidny deszcz, się okaże, że jest tam i fauna, i flora. No ale właśnie te drobnoustroje i możliwość złapania różnych dziwnych chorób stanowiła poważny problem. Również pły pustynne, dlatego na przykład część stanowisk, które po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy, trzeba było najpierw wypalić benzyną, a potem zdezynfekować tam specjalnym proszkiem DDT. No i w ten sposób można było funkcjonować. No, oczywiście problemy z żywnością również tam się pojawiały, a w związku z tym różnego rodzaju problemy natury zdrowotnej, no bo jednak podstawą wyżywienia były konserwy. Ale trzeba mieć też świadomość tego, że te same problemy trapiły przeciwnika, więc to nie było tak, że to tylko obrońcy twierdzy znosili te niedostatki, a oddziały niemieckie i włoskie nie. U nich pojawiały się te same problemy. W związku z tym można powiedzieć, ta wojna toczona na pustyni przez brytyjską 8. Armię, w składzie której była również nasza brygada, oraz niemiecki Afrika Korps oraz oddziały włoskie, no to była chyba ostatnia wojna dżentelmenów. Tam po pierwsze nie mamy do czynienia z żadnymi zbrodniami wojennymi. Podejrzewam, że jakieś tam się pewnie zdarzały, ale generalnie to była jednak wojna toczona przez dżentelmenów, którzy potrafili również sobie uzgodnić, no gdzieś tam wieczorową porą przestajemy do siebie strzelać na 2 godziny po to, żeby ta woda dotarła na nasze pozycje, dotarła również żywność, żebyśmy mogli się umyć przed kolejną nocą pełną przygód. Tak to mniej więcej wyglądało. No jak już wspomniałem, operacja Crusader, która rozpoczyna się w połowie listopada, ona swym rozmachem sięga Tobruku pod koniec pierwszej dekady grudnia. Wówczas część obrońców występuje również aktywnie. Po naszej stronie właśnie w oparciu pułku Łanów Karpackich został stworzony taki oddział wypadowy, który miał uderzyć w kierunku Akrome, a następnie kontynuować działania rozpoznawcze w kierunku Gazali. To jakby otwierało kolejny etap działań Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, już nie w ramach obrony Tobruku, ale w kolejnych etapach prowadzonych wówczas działań w Afryce Północnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ponieważ profesor tym wspomniał o toczeniu w tym czasie wojny dżentelmenów, w związku z tym mam pytanie do profesora Franca o stosunek żołnierzy polskich do żołnierzy włoskich, gdyż jak tutaj zostało to wspomniane, Włosi stanowili znaczną część komponentu wojsk, które oblegały Tobruk. I myślę, że to może być ciekawe, że byli to, bo to dosyć, no, można powiedzieć, egzotyczny przeciwnik dla żołnierza polskiego, żołnierz włoski. I z drugiej strony też jeszcze takie pytanie, jak z kolei Włosi walczący z Polakami postrzegali swoich przeciwników? Profesor tym wspomniał już o trzech rzeczach, do których warto tu jeszcze wrócić. Z jednej strony to jest kwestia tego zaopatrzenia, można powiedzieć, które wpływało na funkcjonowanie. I
We wszystkim tutaj absolutna zgoda. Po raz pierwszy skądinąd z tym takim kłopotem właśnie wojny afrykańskiej, to Polacy spotkali się właśnie w Egipcie. O ile jeszcze w Palestynie było wszystko ok, jeśli chodzi o zaopatrzenie, to nagle to we wspomnienia wychodzi. Okazało się, że jak ich rozlokowano w Egipcie, to tak owoców już nie ma, żywność się dramatycznie pogorszyła, dostęp do wody też już był gorszy. No a w Tobruku to była eskalacja tego problemu i jakby wojna w Afryce pokazywała te wszystkie swoje najgorsze rzeczy. I absolutnie zgoda, że to jest wojna dżentelmenów. I to jest w ogóle taka ciekawostka, że to właściwie jest chyba ostatnia taka bitwa, w której można było coś takiego wymyśleć. To znaczy, że obie strony dogadywały się, że właśnie będzie przerwanie. Nikt nie strzelał na przykład do rannych, nikt nie strzelał do sanitariuszy niosących pomoc. To się właściwie w pamiętnikach nie zdarza, żebyśmy znaleźli taki opis. A myślę sobie, że gdyby się zdarzyło, to na pewno zostałoby to opisane tutaj. Ten przerywanie tej walki, żeby uzupełnić właśnie głównie żywność i wodę, no to też jest taka cecha charakterystyczna oblężenia tobruckiego. Obie strony właściwie bardzo solidnie dotrzymywały uzgodnień i obie strony pod tym względem nie łamały tych postanowień. Z działaniami wojennymi Polaków w Tobruku jest jeszcze jeden problem, to znaczy my właściwie nie wypowiedzieliśmy Włochom wojny. My nie jesteśmy w stanie wojny z państwem włoskim, a prowadzimy działania. To w ogóle był problem, kiedy Brytyjczycy zwrócili się przecież do władz polskich o użycie tej brygady. To był podstawowy problem, to znaczy, że właściwie strona polska nie jest w stanie wojny z stroną włoską. To jest taką ciekawostką, jest, że myśmy nieoficjalnie wypowiedzieli tą wojnę przez podrzucenie takiego śmiesznego dokumentu przez desant załogi okrętu podwodnego, który podrzucił takie nieformalne wypowiedzenie w 1941 roku, ale faktycznie rzecz ujmując, to był pewien kłopot, to znaczy nie było jakiegoś takiego, myśmy nie mieli wobec Włochów szczególnie, no, nie wiem jak to nazwać, ale negatywnego stosunku, tak bym to powiedział. To znaczy tu nie było takich negatywnych emocji, które dotyczyłyby strony niemieckiej. To prawda, zasadniczą część wojsk oblegających Tobruk stanowiły właśnie 3 włoskie dywizje, 4 w odwodzie, to był podstawowy komponent sił oblegających Tobruk. Te dwa pułki właściwie z 2 niemieckich dywizji pancernych, no to jest komponent dodatkowy tak naprawdę. Czyli jakby zasadniczy wysiłek tutaj jednak był po stronie włoskiej. W związku z tym Włosi byli głównym przeciwnikiem. Ale może to też w jakimś stopniu tłumaczy, dlaczego dochowywano takich bardziej pierwszowojennych, a nie drugowojennych obyczajów w czasie tej wojny, o tak bym to powiedział. Profesor tym wspomniał o tych najsłynniejszych polskich wyprawach w zdobywaniu, poszukiwaniu jeńców, bo właściwie tak naprawdę oblegana, czyli nie tylko Polacy, ale także pozostałe elementy tej załogi alianckiej, ona skupiały się na utrzymaniu pozycji oraz na prowadzeniu nocą wypadów w celu zdobycia właśnie, nazwijmy to tak w staromodny sposób, języka, czyli jeńców, którzy mogliby ich poinformować o tym, jakie są plany, jakie są zamierzenia, jaki jest stan przeciwnika po drugiej stronie. I tu trzeba, idąc za tym, co mówił profesor Tym, no wspomnieć, że Polacy znakomicie sobie radzili, to znaczy te znowuż odwołam się kolokwialnie, te tradycje zagończyków znakomicie tutaj powracały, bo no mamy kilka co najmniej takich bardzo spektakularnych akcji łącznie ze zdobyciem i zniszczeniem wieży obserwacyjnej włoskiej, ze zdobyciem jeńców. Skądinąd jedna z takich akcji miała duże znaczenie, dlatego że pojmani jeńcy włoscy poinformowali o planach, przygotowywanych planach włosko-niemieckich ofensywy, w tym także dużego uderzenia na Tobruk w celu zdobycia Tobruku, co miało przyspieszyć wspomnianą już tutaj operację brytyjską deblokowania Tobruku, a więc nie było to tylko takim, nazwijmy to kolokwialnie, hasaniem pojeńców nocami, ale miało to znaczenie dla prowadzenia działań operacyjnych. I wyprzedzając jakby trochę sytuację, to znaczy w literaturze włoskiej o walkach o Tobruk
Nie ma jakichś szczególnych informacji o Polakach. Nie są oni traktowani jako jakaś szczególna grupa wojsk alianckich. To znaczy są traktowani jako element komponentu sił przeciwnika. Nie bratano się, ale też nie traktowano Polaków jako szczególnych przeciwników. To pojęcie, bo ono jeszcze nie padło u nas, szczury Tobruku, wymyślone przez wojska oblegające dla tych żołnierzy, o których profesor tym wspominał, pochowanych właśnie w tej fortalicji, w tych liniach obronnych, wykutych w tym materiale pustynno-skalnym. No ono oczywiście miało być takim pojęciem może nie uwłaczającym, ale na pewno negatywnym. Z czasem zyskało sobie wręcz odwrotny charakter. No i raczej było powodem do dumy. Obie strony się dość mocno szanowały, to znaczy po stronie polskiej w pamiętnikach nie znajdujemy jakiegoś takiego braku szacunku czy sposobu lekceważenia przeciwnika. Wręcz odwrotnie, podchodzono z dużym szacunkiem do sił przeciwnika i dostrzegano to, że w tych niezwykle trudnych warunkach pustynnych przeciwnik też na pewno z ogromnymi problemami sobie radząc cały czas prowadził działań, ale też strona włosko-niemiecka z każdym kolejnym tygodniem oczywiście nabierała szacunku do sił obleganych. No to jest oczywiste, zwłaszcza, że wszelkie próby likwidacji obleganego Tobruku okazywały się nieudane. To tak w skrócie można powiedzieć, że obie strony po prostu darzyły się szacunkiem i to jest rzecz, która nie tyle nawet warta jest podkreślenia, co warte jest to wskazania, że w II wojnie światowej do takich działań i tak prowadzonych działań stosunkowo rzadko dochodziło. I Tobruk pod tym względem jest dość specyficzny. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Ponieważ nasza dyskusja będzie już powoli zmierzać ku konkluzji, więc kolejne pytanie chciałbym skierować do profesora Tyma i dotyczyłoby ono oceny udziału Brygady Polskiej w Tobruku w kontekście tego, iż miasto to port ten nie został przez wojska osi zdobyty. I być może jeszcze też, że już powoli do podsumowania zmierzamy, prosiłbym profesora Tyma o może podanie strat brygady, jakie ona w czasie obrony Tobruku poniosła. I być może jeszcze, gdyby była taka możliwość, można by wspomnieć o jakichś indywidualnych osiągnięciach żołnierzy brygady, którzy byli później jakoś szczególnie za nie odznaczani, wyróżniani, bo ten taki wymiar ludzki również myślę, że jest wart wspomnienia i zwrócenia uwagi na dokonania pojedynczych osób. Bardzo proszę. No oczywiście znaczenie Tobruku było takie, że w czasie tego kilkumiesięcznego oblężenia ta twierdza wiązała 26 tysięcy żołnierzy niemieckich i włoskich. A trzeba pamiętać, że wówczas całe siły osi w Afryce Północnej, które próbują prowadzić ofensywę w kierunku Egiptu, liczą niewiele ponad 67 tysięcy żołnierzy. W moim przekonaniu żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich udowodnili, że są są po prostu pełnowartościowymi żołnierzami, którzy spokojnie mogą walczyć ramię w ramię z żołnierzami pochodzącymi z armii brytyjskiego Commonwealthu. Tu zresztą dochodziło do takiego bardzo, bardzo silnego zadzierzgnięcia pewnych przyjaźni pomiędzy nami a Australijczykami. Jakoś te dwie nacje, które przecież nie miały wcześniej szansy się spotkać, okazało się, że się bardzo dobrze dogadują, łącznie z tym, że w czasie takich powiedzmy troszkę dłuższych przerw w walkach i wspólnego biesiadowania na tyłach, jeżeli można tak to określić, nawet w pewnej nocy padł toast za wspólną granicę polsko-australijską. To tak w formie dykteryjki. Natomiast jeżeli chodzi o straty brygady, to trzeba również pamiętać o tym, że po odblokowaniu Tobruku brygada brała udział w działaniach zaczepnych, również stoczyła bój pod Gazalą, więc łącznie w całej kampanii północnoafrykańskiej w 1941 roku i częściowo również w 1942 straty brygady to 9 oficerów i 147 szeregowych, którzy polegli.
43 oficerów i 424 szeregowych, którzy zostali ranni, oraz jeden oficer i 14 szeregowych, którzy zaginęli. No i można domniemywać, że po prostu nie odnaleziono nigdy ich ciał. Jakby ten bilans chwały wojennej brygady to 32 krzyże Orderu Wojennego Virtuti Militari, 744 krzyże walecznych oraz 20 odznaczeń brytyjskich. Nie chciałbym tutaj wskazywać na te osoby, które jakby były największymi bohaterami obrony Tobruku, jeżeli chodzi o naszą brygadę, bo być może byłoby, nie wymieniłbym pewnie wszystkich, więc i być może byłoby to krzywdzące dla innych. No i myślę, że na koniec trzeba również dodać to, że brygada została wycofana z północnoafrykańskiego teatru działań w 1942 roku i weszła w skład Armii Polskiej na wschodzie i stała się trzonem późniejszej 3. Dywizji Strzelców Karpackich w składzie 2. Korpusu Polskiego. Wtedy już bez pułku Łanów Karpackich, który z kolei stał się korpuśnym pułkiem rozpoznawczym. Ja może tutaj korzystając z okazji, że profesor Tym jest przy głosie, to razem bym go też dopytał może o dalsze losy żołnierzy tej brygady, nie tylko w okresie II wojny światowej, ale także po roku 1945. Czy możemy powiedzieć, co się z nimi działo? Czy oni wracali do kraju, czy też zostawali na emigracji? Gdyby tutaj można było jeszcze parę zdań ten temat powiedzieć. No można powiedzieć, że to był w związku z tym, że brygada była trzonem 3. Dywizji Strzelców Karpackich, a drugi korpus jakby niekoniecznie, jeżeli chodzi o ten jego stary skład, jeżeli można tak to nazwać, czyli ten, który właśnie zarówno Brygada Karpacka, jak i ci, którzy przeszli tą całą odysoję z generałem Andersem przez Związek Sowiecki, później Persję, Palestynę, Egipt i kampanię włoską, większość tych żołnierzy nie zdecydowała się na powrót do kraju. Tak naprawdę tylko nieliczni spośród żołnierzy Brygady Karpackiej zdecydowali się na powrót do kraju, który został opanowany wówczas przez Armię Sowiecką i przez komunistów. W związku z tym czekał ich niestety dość ciężki los życia na zachodzie Europy. No ale też trzeba pamiętać o tym, że część spośród nich pełniła później w polskich siłach zbrojnych na zachodzie dosyć wysokie stanowiska, bo przecież dowódca samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, generał Stanisław Kopański, został szefem sztabu naczelnego wodza, a w 1945 roku również pełnił obowiązki, przez pewien krótki czas, ale pełnił obowiązki Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Z kolei Władysław Bobiński, który był dowódcą pułku Łanów Karpackich, jest później dowódcą brygady pancernej, która jest formowana w Egipcie pod koniec II wojny światowej. On też zdecydował się pozostać na emigracji. W 1964 roku otrzymuje awans na stopień generała brygady. No i takich była zdecydowana większość. Stąd też, jeżeli tutaj mówimy o tych 25% inteligencji, która pełniła służbę w szeregach brygady, to oni również później zasilili te polskie ośrodki kulturalne, które funkcjonowały no, nie tylko w Europie, ale również na innych kontynentach, gdzie ta cała emigracyjna diaspora polska funkcjonowała po II wojnie światowej. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie chciałbym skierować do obu naszych gości.
z tym, że być może pierwszy wypowiedziałby się profesor Franz, a dotyczyłoby ono oceny literatury przedmiotu dotyczącej samodzielnej brygady strzelców karpackich i jej udziale w obronie Tobruku. No wiemy tutaj przykładowo, że w wydawnictwie Bellona w Syrkistycznej Bitwy ukazała się swego czasu książka poświęcona Tobrukowi. Tak więc gdybyśmy tutaj mogli coś zaproponować naszym widzom przystępnego, a jednocześnie fachowego, to co by tutaj panowie profesorowie polecali? Nim do tej literatury, to jedno zdanie dodatku do tego, co mówił profesor Tym i myślę, że się ze mną zgodzi. Ważnym elementem też decyzji, czy wracać, czy nie, jest to, że mniej więcej tak się szacuje, między 20 a 30% stanu tego pierwotnego brygady wywodziło się z tych tak zwanych województw kresowych, tych południowych województw kresowych, a więc stanisławowskiego, lwowskiego. Tak się jakoś składało, że oni mieli dużą część właśnie tego składu z tych rejonów. Trochę nie bardzo było gdzie wracać, prawdę powiedziawszy, dla tych ludzi. I to był dodatkowy element, który też powodował, niezależnie od tego, że oni później walczyli w ramach drugiego korpusu, który był raczej, delikatnie mówiąc, mało skłonny do powrotów do komunistycznej ojczyzny, to był kolejny element, który też nie mieli domów, do których mieli specjalnie wracać, w związku z tym decyzja o pozostaniu na emigracji była dla nich jedyna. Z literaturą przedmiotu, tak bym to powiedział, czyli z opracowaniami dotyczącymi Tobruku, to mam taką, może nie schizofrenię, ale taki dualny system. Z jednej strony jest to, co mówił przed chwilą profesor Tym, to znaczy, że no brygada dla władz komunistycznych, no, a mówimy o tej literaturze na razie w takiej formule, no bo jednak do 90 roku trzeba liczyć, że to, co ukazywało się w kraju, to jednak jest literatura kontrolowana przez urząd cenzury w sposób absolutny. Brygada mogłaby być problemem, szczególnie jej dowódcy, ale ostatecznie, co prawda trochę później, ale jednak wspomnienia generała Kopańskiego się ukazały. Jednak Tobruk był o tyle wygodny, że próbowano tworzyć taką legendę brygady właśnie jako samodzielnej jednostki, nie wspominając o tym, że ta jednostka stała się później bazą wyjściową dla stworzenia trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich. Stąd też powstawały prace, które mówiły właśnie z walk o samodzielnej brygady karpackiej, mówiły o samych walkach pod Tobrukiem, przez piaski, słynna książka chociażby Przez piaski pustyni, Zaczęło się w Tobruku i tak dalej, i tak dalej. Tych pozycji, które tworzyły taki obraz, że brygada walczyła właściwie w Tobruku i później świat ginął, to znaczy właściwie nie było dalszej historii tej brygady, było kilka. Czyli jeśli szukamy literatury poświęconej działalności samodzielnej, czy działaniom samodzielnej brygady karpackiej w Tobruku, to w tym względzie ta literatura jest stosunkowo bogata. Walki o Tobruk w ogóle mają nie najgorszą literaturę, tak bym to powiedział, i to nie tylko tą naszą, ale tą aliancką, ale także tą niekoniecznie aliancką, to znaczy także tą włosko-niemiecką. To, co dzisiaj wydaje się być najbardziej istotne, to są te nowoczesne opracowania, więc chociażby ta w miarę ostatnia praca pod redakcją profesora Zuziaka, mówiąca o działaniach samodzielnej brygady strzelców karpackich w obronie Tobruku. Myślę sobie, że na pewno też wydana przez Bellone, już tu wspomnianą, Tobruk 1941 Zbigniewa Wawra, to też jest praca, którą można byłoby w jakimś stopniu tu polecić. No, oczywiście jest ten Tobruk wspomniany Zbigniewa Kwietnia, który też, no, ukazują się wspomnienia, no, całkiem niedawno w jednym z wydawni ukazały się wspomnienia z Oflagu do Tobruku i w Nieznane, to też jest jakiś element, który mógł być. Powiem tak, są bardzo różne rzeczy. Ja swoje początki z brygadą i z Tobrukiem kojarzę z taką pracą napisaną, mi się wtedy jeszcze wydawało, przez Janusza Jasieńczyka. To wcale nie był Janusz Jasieńczyk, to były wspomnienia Janusza Poraja Biernackiego, który po Narwiku był Tobruk, który opisywał i wtedy gdzieś jako młody człowiek pierwszy raz to trafiło w moje ręce. To jest trudno już dostępna książka, trzeba jej troszeczkę poszukać. No ale myślę sobie, że warto. To, co można znaleźć dzisiaj na rynku, to jednak jest na tyle bogata literatura, że tu każdy znajdzie i prace trochę bardziej trudne, i prace takie, można powiedzieć, bardziej popularne. Akurat Bitwa o Tobruk i Brygada Karpacka zyskały sobie stosunkowo dużo opracowań, nie tylko ostatnio, ale także już wcześniej, więc to nie była zapomniana bitwa,
Chociaż, jak mówię, tworzono taką specyficzną legendę, że właściwie ta brygada to jest Tobruk i później nic, jakby ci żołnierze nagle przestali istnieć. Był taki sposób narracji historycznej tworzony i nie próbowano tego tworzyć jakby inaczej. Jest praca oczywiście Witolda Biegańskiego Szczurami Tobruku i Zwali. To też kolejna z takich opracowań, które warto byłoby dziś przypomnieć. No mówię, na pewno te wspomnienia wojenne Stanisława Kopańskiego to też jest coś, też coś, do którego warto byłoby zajrzeć. Dla tych osób, które byłyby bardziej, tak powiedziałbym, może nie bardziej chętne, ale tak bardziej głębiej chciałyby wejść, to szczególnie mogę polecić wydany przez Zdzisława Pichetę spis wszystkich żołnierzy Brygady Karpackiej pomiędzy kwietniem 40 a majem 42 roku. To jest bezcenne opracowanie, z którego możemy korzystać właśnie dotyczących i strat, ale także i odznaczeń, i w ogóle układu wewnętrznego, a więc kto w tej brygadzie służył. Tego typu opracowania są już dla takich osób niekoniecznie takich tylko wchodzących lekko w temat, ale głębiej szukających. Tej literatury jest dużo i pod tym względem bitwa o Tobruk można powiedzieć, że jest jedną z tych bitew obok właśnie już wspomniany przeze mnie El Alamein, który ma tą literaturę dość bogatą. Tutaj z dostępem do literatury nie powinno być większego problemu. Bardzo dziękuję. Czy profesor Juliusz z tym również chciałby tutaj coś dodać w tej kwestii? Tak. Bardzo proszę. No oczywiście wszystkie strony, które uczestniczyły w tych walkach o Tobruk, jak również późniejszych walkach o Tobruk, historycy sporo na ten temat pisali, więc tak naprawdę jest literatura i w języku angielskim, i niemieckim i włoskim. No oczywiście z takich rzeczy, które ukazywały się w języku polskim, ale na uchodźstwie, to myślę, że trzeba wspomnieć, że pierwsze opracowanie historii brygady ukazało się w 1947 roku, wyszło spod ręki Jana Bielatowicza. Tam sporo dla ocalenia dziejów brygady zrobił dr Koczy, który też był żołnierzem tejże brygady. W rezultacie w 1951 wyszła książka Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, która została kilka lat temu wznowiona przez wydawnictwo Mireki, a może ją pokażę, jeżeli widać. To Widać, jak najbardziej. Właśnie, no to wydawnictwo wznowiło również Ułanów Karpackich. Ja akurat Ułanów Karpackich, które zostali wydani w Londynie w 66 roku, mam w oryginale, natomiast parę lat temu również to wydawnictwo również tę pozycję wznowiło. No skądinąd wspomnienia generała Kopańskiego, które również posiadałem w oryginale, to wydawnictwo Bellona gdzieś tam w latach 90. tej czarnej serii, w czarnej serii wydało. No i trzeba również wspomnieć o tym udziale takim skromnym, ale jednak batalionu czechosłowackiego, w związku z tym w języku czeskim też coś na ten temat można przeczytać, ale jest również czeski film, z tym, że jakby wymowa tego filmu jest jakby jednoznacznie pacyfistyczna, także miłośnikom dziejów oręża niekoniecznie polecam tenże film, ale jeżeli ktoś chce, to można to zrobić. Zobaczyć, to jest naprawdę porządnie zrobiona produkcja wojenna. I tak kończąc jeszcze taka refleksja, otóż tak się złożyło, że w obronie Tobruku Polacy strzelali również do Polaków, a z kolei Czesi strzelali do Czechów. Tak. Człowiek pojedzie na te cmentarze wojenne do Tobruku, no to oczywiście dzisiaj one wyglądają już trochę inaczej. No przede wszystkim cmentarz brytyjski został zdewastowany w ramach tej arabskiej wiosny i jej następstw. Natomiast na cmentarzu niemieckim są oprócz nazwisk niemieckich, można zobaczyć również nazwiska Czechów. To są przede wszystkim ci Czesi, którzy zostali na terenie tej części sudeckiej, która została tam gdzieś przyłączona w 1938-1939 roku do Niemiec. I oni podlegali obowiązkowi służby w Wehrmachcie, ale też można znaleźć, no nieliczne, ale są również
nazwiska polskie, więc to jest też również taka smutna, smutna historia tego oblężenia, oblężenia tejże twierdzy. Dziękuję. Szanowni Państwo, na temat Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i udziału w walkach w Afryce Północnej moglibyśmy jeszcze mówić długo. Niemniej jednak tutaj nasze spotkanie dobiega końca, więc chciałbym w związku z tym serdecznie podziękować naszym gościom za bardzo merytoryczną dyskusję. A wszystkich Państwa, którzy będą mogli oglądać tam nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym gorąco zachęcić do śledzenia kolejnych inicjatyw, które będą realizowane w ramach Przystanku Historia Online Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Bardzo dziękuję.